i odkręcamy śruby. A że śrub jest bardzo dużo, więc sobie te, które są na zewnątrz koperty, chowamy do osobnego pudełeczka, aby czasem nie pomylić z innymi śrubami. Następnie finezyjnym ruchem nadgarstka otwieramy sobie kopertę. Demontujemy bałek nastawczy, delikatnie uciskając tiret. No i przechodzimy do zdjęcia ramki szkła. Przepiękna tarcza. Piękne wskazówki, które nie posiadają żadnej skazy. Teraz oczywiście elementy zewnętrzne lądują w ultradźwiękach i ta przeurocza kąpiel pozwoli na utrzymanie czystości tych elementów po naprawie. Widzimy tutaj pięknie wyszlifowaną płytę kalendarza. No i oczywiście piękny fabryczny mechanizm zdobiony w tak zwane pasy genewskie. Tutaj delikatnie już przechodzimy do demontażu przekładni chodu. Jak widzimy, bęben napędowy, w którym znajduje się sprężyna, jest zabezpieczony jeszcze płytą, którą należy zdemontować przed wyjęciem bębna. A tu już przed nami zespół kalendarza, koło godzinowe. Tarcza kalendarza zdejmujemy delikatnie, tak aby nie porysować żadnych elementów. No i oczywiście przechodzimy do inka bloku. Zdejmujemy kamień nakrywkowy, a także tutaj w tu już oczywiście mamy elementy po oczyszczeniu w preparatach i przystępujemy do konserwacji łożyska inka bloku. Więc na kamień nakrywkowy nakładamy kropelkę oliwki. A następnie przykrywamy kamieniem łożyskowym, który jest umieszczony właśnie w tym łożysku. Teraz tutaj delikatnie jeszcze smarujemy łożysko wałka bębna. Można to zrobić oczywiście po montażu, ale są różne szkoły. Ja stosuję akurat tą, że przed montażem oliwimy łożysko. Sprawdzamy, czy płynnie poruszają się koła po montażu wszystkich elementów przekładni chodu. No i już mamy mechanizm zmontowany. Przed nami jeszcze montaż zespołu kalendarza.
No i jak widać, udany montaż. Kalendarz działa nam tutaj prawidłowo. Jesteśmy akurat w funkcji automatycznej zmiany daty. Teraz zobaczymy, jakie parametry pracy będą po zmontowaniu mechanizmu i zakonserwowaniu świeżymi oliwami. I jak widzimy, nawet nie przykładam żadnych instrumentów do regulacji odchyłki dobowej, bowiem konserwacja przebiegła prawidłowo, a ustawienia mamy fabryczne. No i można by rzec doskonałe. Teraz jeszcze sprawdzimy sobie w tej pozycji pod skosem, jak działa nam tutaj mechanizm i również widzimy, że bez zmian, czyli nie mamy zakłóceń izochronizmu, co jest bardzo istotne. No i oczywiście po konserwacji uszczelki możemy ją zamontować na element koperty, jakim jest dekiel. Montujemy wskazówki. Wskazówka godzinowa, minutowa, no i oczywiście kolejna sekundnik. No i nasz mechanizm już działa. Teraz jeszcze delikatnie poprawiamy uszczelkę, która będzie mocowała ramkę szkła, aby no i powolutku możemy przystąpić do zaciskania ramki szkła, do koperty.